istnieje taka tendencja do tego, żeby przeżywać, zwłaszcza w chwilach trudnych, przełomowych, czasami dramatycznych w naszym życiu, takiej pokusy niewiary. I potem, kiedy poddajemy się takiej pokusie, to mówimy, jeżeli coś się wydarzyło nie po naszej myśli, że Bóg tak chciał. To znaczy, Bóg nas skusił do tego, żebyśmy właśnie w tej chwili tak formułowali jakby nasze serce. Oczywiście Pan Bóg nie kusi i Pan Bóg nie życzy człowiekowi czegoś złego. I Pan Bóg nie organizuje tak rzeczywistości, żeby nas nauczyć czegoś poprzez dawanie nam rzeczy, które nas wewnętrznie potrafią zniszczyć. Pan Bóg wykorzystuje pewne wydarzenia po to, żeby nam uświadomić pewne prawdy, ale nigdy nie występuje przeciwko nam po to, żeby odebrać nam nadzieję, po to, żebyśmy weszli w jakąś rozpacz, pokusę niewiary.